Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam Was serdecznie dzisiaj w jaskini Wytopu. I dzisiaj będziemy rozmawiać, to fakt, o trenażerach. Ale zrobimy to w specyficzny sposób, bo pewnie część z Was doskonale wie, że nie jestem ani najwybitniejszym fanem trenażerów, ani nie jestem ekspertem od tematu trenażerów i aplikacji treningowych. Jednak tak się złożyło, że tej jesieni i zimy dostałem od Elite, a w zasadzie od Shimano Polska, czyli dystrybutora, możliwość przetestowania całego środowiska treningowego Elita, czyli poza przetestowaniem i porównaniem dwóch trenażerów, czyli Elite Suito oraz Justo, a jak kto woli w angielskojęzycznym internecie Suito i Justo, bo z takimi określeniami się spotkałem, oraz całej serii gadżetów, które pozwalają właśnie zamienić Wasze mieszkanie w kolarską jamę cierpienia i jaskinię wytopu, czyli także wiatrak, Aria oraz Riser, czyli po prostu windę oraz matę i wszystkie te takie drobiazgi, które pozwalają sobie właśnie takie miejsce do treningu przysposobić. Natomiast ja postanowiłem się skupić nie na typowo technicznych parametrach treningu trenażerów, ponieważ nie jestem od tego ekspertem i też wydaje mi się, że wśród widzów nie szukacie tutaj tego typu informacji. Więc robiąc taki test, postanowiłem się skupić, razem zresztą z Kasią, na sprawdzeniu aspektów, które wydaje mi się, że dla kogoś, kto wchodzi w ten świat, mogą być najciekawsze. Czyli po pierwsze sprawdzeniu, jak w każdym z tych modeli łatwo jest sobie to wszystko uruchomić, ogarnąć, jak łatwo jest wejść w ten świat treningowy, jak łatwo się instaluje rower, jak to wszystko łatwo się łączy, albo trudno, z aplikacjami treningowymi, czy z komputerami, telefonami, czy tabletami, oraz postanowiłem sprawdzić, jak te wszystkie urządzenia sprawdzą się w budownictwie wielorodzinnym. Czyli dla mnie najważniejszym aspektem tego testu jest sprawdzenie, jak te trenażery i te wszystkie bajery sprawdzą się, kiedy po prostu mieszkacie z rodziną, z bliskimi w budownictwie wielorodzinnym, gdzie trenażery tej starej generacji potrafiły naprawdę siać spustoszenie w relacjach międzyludzkich. Więc dzisiaj podsumowanie paru miesięcy z dwoma trenażerami Elita, podsumowanie testu mojego i Kasi, bo tu tak naprawdę trzeba przyznać, że chyba jeżeli chodzi o liczbę treningów odbytych na tych urządzeniach, to Kasia mnie wyprzedziła, ponieważ ja jeździłem w tym czasie jednak jeszcze dość często na zewnątrz. Kasia skupiła się już wyłącznie na podtrzymywaniu formy na trenażerach, więc dzisiaj sobie podsumujemy te dwa trenażery i te wszystkie treningowe gadżety. Na początek trzeba sobie powiedzieć jasno, że bardzo dużo się zmieniło w świecie trenażerów od moich czasów, czyli czasów, gdzie jeszcze pisywałem dla Bike Worldu i w miarę regularnie miałem dostęp do testowania trenażerów. To były czasy pojawiania się pierwszych interaktywnych trenażerów i wtedy to było wielkie wow, że można było wsiąść na trenażer, nie tak jak kiedyś, kiedy była rolka czy pierwsze trenażery, i kręcić ileś tam czasu patrząc w ścianę, tylko można było przejechać jakąś trasę odwzorowaną na ekranie, można było porywalizować z innymi na początku Zwifta. No teraz oczywiście tych aplikacji treningowych jest dużo, dużo więcej. Trenażery też są bardziej urozmaicone, są bardziej zaawansowane, często są droższe. Chociaż akurat te topowe, drogie modele kiedyś zawsze były drogie, więc tutaj akurat przy tym, jak poszły ceny wszystkiego do góry, to trenażery nie szukują tak bardzo. Pojawiło się mnóstwo gadżetów, które mają nam ułatwić, uprzyjemnić i uatrakcyjnić ten trening. No i też same trenażery zmieniły się na tyle, że faktycznie są cichsze. I to jest coś, co może być spoilerem do dzisiejszego odcinka, że obydwa testowane przeze mnie modele są znacząco cichsze niż trenażery, które ja pamiętam z czasów właśnie moich testów trenażerów. W zasadzie obydwa, mimo tego, że różnią się ilością decybeli, które z nich się wydobywają, pozwalają spokojnie zrobić trening nawet z drugą osobą siedzącą na drugim końcu pomieszczenia. Oczywiście zależy to od intensywności tego treningu. Jak macie w domu konia, który robi regularnie treningi na 500-600 watów i te waty kręci przez jakiś dłuższy czas, no to będzie ciężko. Ale takiej normalnej osoby, która sobie kręci nawet na dłuższy dystans po 200 watów albo w przedziale 200-300 wat, to naprawdę da się spokojnie wytrzymać i nic specjalnego, jeżeli chodzi o dźwięki, się nie dzieje. A nawet śmiem twierdzić, że najbardziej to w ogóle słychać napęd i te dźwięki są na tyle intensywne, na ile dobrze utrzymany i nasmarowany jest napęd, więc dużo, dużo się zmieniło. Tych gadżetów jest bardzo dużo i trenażery, które przetestowałem, też się od siebie trochę różnią. I zacznijmy od tego podstawowego. To nie jest najtańszy model trenażera, ale wydaje mi się, że jest to jeden z tańszych w Elicie modeli trenażerów, które oferują już wszystko to, czego normalny człowiek może potrzebować, czyli model Elite Suito T.
To T w nazwie oznacza, że jest to model pozbawiony kasety w zestawie, bo kiedyś był taki czas przed pandemią, że wiele modeli trenażerów, tych właśnie interaktywnych i direct, czyli pozwalających na montaż roweru bezpośrednio do trenażera z pominięciem tylnego koła, dawało na przykład kasetę w zestawie. Teraz te obydwa modele, które testowałem, nie mają kasety w zestawie. W zestawie mają za to bębenek pod Shimano. Jeżeli jeździcie na przykład na SRAMie albo na Campagnolo, to możecie sobie te trenażery zamówić z odpowiednim bębenkiem pod Wasz standard. Czyli SRAM jest, Campagnolo jest, Shimano jest, czyli wszystko to, co najpopularniejsze na rynku, bez problemu do nich założycie. W zestawie są też przejściówki do najbardziej popularnych standardów osiek, czyli w zasadzie macie tutaj ośki quick release, czyli ośki na szybko zamykacz szosowe, macie ośki szosowe sztywne. Czego nie ma, to ośki 148, czyli nie ma boosta. Jakbyście chcieli swój rower górski wpiąć, to trzeba sobie zdobyć adapter osobno. On jest dostępny, ale trzeba go kupić osobno. W zestawie z trenażerem dostajecie oczywiście sam trenażer, podkładkę pod przednie koło oraz zasilacz. Co więcej, w przypadku obydwu tych trenażerów zasilacze są takie same, więc pasuje jeden od drugiego i da się to spokojnie zrobić. Co z tym Suito T? Trenażer jest składany i nie jest ani duży, ani ciężki. Tak naprawdę spokojnie jedna osoba jest w stanie go przenosić po mieszkaniu, a nawet go wynieść do piwnicy. Po złożeniu nóżek spokojnie wciśniecie go gdzieś do szafy. Myślę, że wsadzicie je pod niejedno łóżko, czy nawet gdzieś za kanapę, więc naprawdę nie ma problemu z jego przechowywaniem. Suito T jest takie dość plastikowe z wyglądu. Jest dość wygodna rączka do przenoszenia, te nóżki są rozkładane, ale sposób składania tych nóżek wymaga trochę siły i widać, że jest to wykonane trochę bardziej tanio i z gorszych materiałów, więc jak ktoś ma świra na punkcie tego, żeby tego typu sprzęt na przykład stał dłużej w mieszkaniu i pełnił rolę takiego elementu również technicznego wystroju mieszkania, to nie jest to najpiękniejszy trenażer na pewno, ale poza tym, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, ergonomię, przenoszenie, to jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Trenażer ma sztywne nóżki, czyli on w zasadzie niespecjalnie oddaje pracę roweru. Tutaj nie ma takich bajerów jak w modelu wyższym, do którego zaraz dojdziemy. Po prostu trenażer sobie normalnie stoi na sztywnych nóżkach. Co jeżeli chodzi o jego podłączenie, wszystko jest bardzo proste, w zasadzie włączacie trenażer. Wypadałoby go skalibrować, bo jeżeli go nie skalibrujecie, to pojawiają się dość spore wahania, jeżeli chodzi o pomiar mocy. To w ogóle nie jest najbardziej dokładny trenażer na rynku. Kiedy ten model droższy, czyli Justo, oferuje granice błędu przy pomiarze poniżej 1%, tak w przypadku tego trenażera to potrafi być 2,5% i więcej procent, więc ta różnica jest naprawdę odczuwalna i nawet na dobrze skonfigurowanym trenażerze zauważyliśmy, że przy takich bardziej precyzyjnych treningach, na przykład na Zwifcie, no to dość duże są te wahania pomiaru mocy, dość częste są jakieś przeskoki i generalnie rzecz biorąc, jak ktoś miałby plan na jakiś ultra taki precyzyjny trening, gdzie bardzo, bardzo chciałby się trzymać tych watów albo kadencji, no to tutaj pojawiają się czasami wahania, więc widać, że ten trenażer raczej jest skierowany dla osób jeżdżących trochę bardziej rekreacyjnie i spokojnie. On też odzwierciedla podjazdy do max 15% nachylenia, ma lżejsze koło zamachowe niż model droższy, który ma ponad 6-kilowe koło zamachowe, ale też przez to jest lżejszy, więc łatwiej się go przenosi. Natomiast jeżeli chodzi o jego użytkowanie, największe wady to po pierwsze to, że jednak nie ma opcji automatycznej kalibracji, jest mniej precyzyjny, co może być ważne dla osób wymagających i jest głośniejszy od modelu Justo. I to naprawdę czuć, to nie jest jeszcze ten poziom decybeli, który by przeszkadzał, ale da się zauważyć w tym trenażerze, że przy wyższych obrotach, przy wyższych mocach pojawia się takie wycie. To jest dość nieprzyjemny dźwięk i widać różnicę, bo w modelu Justo faktycznie nawet przy intensywnej jeździe słyszycie po prostu bardziej intensywnie dźwięk kasety, łańcucha i napędu, a niekoniecznie jakiś dźwięk z samego trenażera. Tutaj przy większych obrotach słychać już takie lekkie wycie z samego trenażera, które robi się nieprzyjemne i wydaje mi się, że wśród osób, które naprawdę mocno by trenowały i jechałyby tak spokojnie ponad 300-400 watów przez dłuższą chwilę, to będzie to dość uciążliwe. To nie jest ten poziom, który był kiedyś, to absolutnie nie jest porównywalne z poziomem hałasu, który był w trenażerach na oponę, ale jednak porównując te dwa trenażery, jest duża w tym różnica. Przejdźmy do modelu droższego. Model Justo to jest w tej chwili topowy trenażer Elita i to widać. To widać nawet na pierwszy rzut oka, bo jest po prostu lepiej wykonany. Jest bardziej designerski, bym powiedział. Lepiej się prezentuje w mieszkaniu, jeżeli komuś na tym zależy. Natomiast w zasadzie składa się do mniej więcej tej samej formy, co model Suito, czyli po prostu składamy nóżki na bok i możemy go gdzieś wrzucić. Jest mniejszy wizualnie, ale jest cięższy, bo ma cięższe koło zamachowe i jest wykonany bardziej z metalu. Sprawia wrażenie takiego bardziej solidnego, bardziej premium. Jest fajny, bo ma funkcję automatycznej kalibracji, czyli tutaj w ogóle montaż jest totalnie idiotoodporny, bo rozkładacie nóżki, podpinacie kabelek,
przekręcacie po prostu korbą, bo tutaj w zasadzie nie trzeba nic włączać, obydwa trenażery nie mają żadnego przycisku, po prostu kręcicie korbą, trenażer się włącza, błyskawicznie się paruje z urządzeniami peryferyjnymi i jest gotowy do akcji. W zasadzie to połączenie z innymi urządzeniami jest super w obydwu przypadkach. Jak spotkałem się z sporą ilością zastrzeżeń wielu użytkowników, jeżeli chodzi o model Suito, to jeżeli chodzi akurat o połączenia z urządzeniami, jest bardzo stabilnie, bardzo szybkie są te połączenia. Spokojnie łączył się z, w moim przypadku, MacBookiem, łączył się z iPadem, spokojnie łączyliśmy go też z telefonem, nie było żadnego problemu. Bez problemu też wykrywa urządzenia. Obydwa trenażery bez problemu łączyły się z wiatrakiem Aria i z windą Riser, czyli ten tańszy trenażer też ma opcję połączenia z windą, do której zaraz dojdziemy. Jaka jest najfajniejsza funkcja? W ogóle co mi się najbardziej podoba w tym droższym trenażerze? Jest zdecydowanie bardziej precyzyjny, jeżeli chodzi o pomiar, to na pewno. Jest bardziej płynny w odzwierciedlaniu trasy czy założeń treningowych. Po prostu czuć, że tutaj te zmiany obciążeń dzięki cięższemu kołu zamachowemu są po prostu takie bardziej naturalne. Czyli czujecie, jakby naprawdę zaczynał się podjazd, jakby naprawdę trzeba było pojechać mocniej. Nie jest to takie sztuczne jak w przypadku tego modelu tańszego. Nie wydaje mi się, żeby to był duży problem, ale dla kogoś, dla kogo kolarstwo trenażerowe to jest 50% całości i tylko 50% stanowi zwykłe jeżdżenie na zewnątrz, ktoś naprawdę dużo czasu spędza na trenażerze, to to może mieć znaczenie, bo faktycznie ten model droższy jest dużo przyjemniejszy. Ma też fajny tryb, kiedy jedziecie w tym trybie ERG, czyli w trybie treningowym, ma i robicie sobie przerwę albo na chwilę po prostu zwolnicie, ma fajną funkcję, która sprawia, że po prostu trenażer przez krótką chwilę po ruszeniu nie oddaje maksymalnego obciążenia założonego w danym treningu, czyli daje wam tak jakby krótką chwilę, żebyście dojechali do takiej kadencji, jaką powinniście mieć przy tym ćwiczeniu i żeby po prostu nie zabić was od razu jakimiś dużymi watami, które są w ćwiczeniu. To jest fajna funkcja i nie ma akurat w tym modelu tańszym. Co jest jeszcze fajnego w modelu droższym, co mi się akurat podoba, chociaż nie jest tak rewolucyjne, jak twierdzi Elite. Mamy tutaj dwa rodzaje nóżek w zestawie i jedne i drugie mają, są wykonane po prostu z dość miękkiej gumy, która pracuje mniej więcej odzwierciedlając ruchy roweru. Najfajniejsze są te gumki, podkładki czerwone, bo tutaj faktycznie one są miękkie i kiedy jedziecie bardziej intensywnie, na przykład wstajecie w korbie, no to widać, jak te gumki pracują, jak rower ma pewną możliwość wychylania się na boki, natomiast Elite twierdzi, że to ma praktycznie odzwierciedlać normalną jazdę na rowerze i przez to ma minimalizować obciążenia dla mięśni karku, dla szyi czy ramion, nie wydaje mi się. To jest bardzo, bardzo mały zakres ruchu. To nie są tak duże ruchy jak typowo w trenażerach, które odzwierciedlają ruch roweru, albo jak w platformach, które pozwalają na to, aby trenażer pracował przy odzwierciedleniu jakichś bardziej intensywnych treningów. Więc jest to fajne. Czuć faktycznie, zwłaszcza kiedy wstajemy w korbie, że rower zachowuje bardziej naturalnie. Czujemy się po prostu pewniej przy takich mocniejszych treningach, przy mocniejszych kopnięciach niż w tym modelu na sztywnych nóżkach, ale jest to różnica dość, co by tu nie mówić, subtelna. Fajna też jest taka ala skórzana rączka, która jest bardzo wygodna, a przy tym wszystkim no, nie powiększa nam wizualnie samego trenażera. Największy problem, o którym warto wspomnieć i w sumie rzadko to robię, ale w przypadku tego trenażera trzeba o tym powiedzieć, że jest w internecie jednak bardzo, bardzo dużo opinii użytkowników modelu Suito i Suito T, którzy się skarżą na problemy z tym trenażerem. Ja osobiście przez te 2-3 miesiące testu i też umówmy się, że trenażery były pół na pół, nawet Suito był trochę mniej używany, nie miałem z nim żadnych problemów technicznych, ale kiedy wrzucałem na przykład na Instagram czy na Strawę treningi i opisywałem, że to jest ten trenażer, to dużo osób pisało, że miało jakiś problem, że są całe działy w internecie na różnych forach, gdzie były problemy z tym trenażerem. Nie wiem, czy to dotyczy wszystkich wersji, czy tak jest dalej, ale trzeba na to zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Justo, nie spotkałem się z żadnymi w zasadzie negatywnymi opiniami, tak już przy Suito T trochę tych opinii gdzieś w internecie można znaleźć. Wiatrak. Wiatrak Aria to jest w ogóle bajer, który jeżeli bym robił sobie takie miejsce do jazdy na trenażerze, to wiatrak interaktywny bym sobie kupił. To jest coś, co uważam, że jest warte swoich pieniędzy, czyli w tym przypadku około 1000 zł bodajże. Naprawdę fajne urządzenie, w sensie mam porównanie, ponieważ zdarzyło mi się przez częsty udział w zajęciach fittingowych i po prostu w fittingu, czy po prostu przez częste wizyty w Veloarcie, no mam duży kontakt z wiatrakiem Wahoo i wiatrak od Elita jest moim zdaniem ładniejszy, jest fajniej wykonany, bo on jest po prostu niski, natomiast pozwala na regulację, można przekrzywić całą tą obudowę tak, aby powietrze leciało tam, gdzie chcemy. Ma wbudowane filtry węglowe, które są wymienne po bokach, wygląda jak taki subwoofer w ogóle, więc jeżeli chodzi o jego wykonanie, stosunek ceny w ogóle do możliwości, funkcjonalności, to naprawdę uważam, że jest spoko. Jeżeli chodzi o tryby działania, oczywiście klasyka, czyli możecie ustawić
to żeby on po prostu działał z określoną prędkością, taką jaką chcecie, albo może komunikować się z trenażerem i bardzo, bardzo prosto się łączy z urządzeniem bez żadnego problemu. Może odzwierciedlać oczywiście prędkość, moc albo wasz puls, więc jest to spoko opcja, żeby sobie po prostu dopasować tempo wiania, po prostu tempo wiatru, który wydobywa się z trenażera, z wiatraka do tego, do obciążenia, z jakim jedziecie, przez co no, nie będzie wiał na was bardzo mocno, kiedy wy akurat się roztrenowujecie i chcecie ostygnąć, a z drugiej strony nie będzie wiał za słabo, kiedy wy jedziecie naprawdę szybko na trenażerze, intensywnie. Więc jeżeli chodzi o to urządzenie, naprawdę jest spoko. Kolejne urządzenie to winda, czyli Riser, i też mam porównanie, bo też zdarzyło mi się jeździć na największym konkurencie, czyli na windzie od Wahoo, i też uważam, że ta od Elita jest po prostu lepiej wykonana, jest ładniejsza. Dla kogoś, kto sobie to stawia w mieszkaniu, po prostu wygląda lepiej, jest wykonana z metalu, jest bardzo stabilna, aczkolwiek muszę mieć pewne zastrzeżenie, ponieważ zdarzyło mi się zrobić taki trochę mocniejszy trening, gdzie takimi 15 czy 20 sekundowymi momentami dochodziłem do 600 watów i przy takim naprawdę mocnym sprincie zdarzyło mi się, że mi się chybnął na bok, więc mam wrażenie, że może być trochę za wąska ta podpórka, ten spód, w ogóle tutaj podpórka jest bardzo ważna, bo ona też się rusza przód, tył, wiadomo, kiedy winda się porusza do góry i do dołu, no to musi się też przesunąć do przodu i do tyłu, żeby wam po prostu nie połamać roweru czy widelca, no bo jednak zmieniają się też te odległości, więc mam wrażenie, że ta podstawka mogłaby być trochę szersza, jest ciężka, to też jest w ogóle coś, na co warto zwrócić uwagę, że on jest solidny, sprawia wrażenie solidnego, fajnie wygląda, przy normalnych obciążeniach jest bardzo stabilny, ale przez to waży, więc jego przenoszenie może być problemem. Tutaj chyba Wahoo wygrywa, bo ta winda Wahoo jest po prostu mniejsza, aczkolwiek jest bardzo plastikowa i też jeżeli chodzi o stabilność, to uważam, że tam jest jeszcze gorzej. Natomiast tutaj waga jest odczuwalna. Też w ogóle ma gigantyczny transformator, który podpinacie przy okazji podklejania go do gniazdka. Naprawdę jest spory. Winda oczywiście pozwala na to, żeby odzwierciedlać wam profil trasy. Możecie też ją ustawić na sztywno, na jakąś konkretną wysokość, więc no, wszystkie te funkcje, które powinna mieć, ma. I co w sumie fajne, to jej kształt i fakt, że ma płaską pokrywkę i tą z przyciskami, to sprawia, że można tam spokojnie na przykład położyć sobie telefon albo bidon, albo coś, ten deseń dodatkowego przed sobą, co jest zawsze w zasięgu ręki. Co więcej, to urządzenie pozwala też na skręcanie na Zwifcie i to jest w ogóle dla mnie chyba największy plus tej windy, bo nie ukrywam, że nie zostałem jakoś super fanem tego rozwiązania, bo na przykład dużo szybciej montuje się rower na trenażerze, kiedy macie przednie koło założone. Po prostu przednie koło idzie w rynnę, tył montujecie i to działa. Tutaj trzeba odkręcić to przednie koło, trzeba trafić w te rynienki, no i jest to trochę bardziej skomplikowane niż przy po prostu rynnie, ale fajne jest to, że połączenie przedniego koła z windą jest elastyczne, w sensie widełek z windą jest elastyczne, przez co nie dość, że możecie skręcać, czyli na Zwifcie możecie sobie na przykład wybierać trasy albo po prostu jechać z lewej na prawą, podobno też jak się jedzie w grupie, to przy draftingu ma to jakiś sens i jakieś możliwości daje, przez to, że możecie manewrować. W każdym razie plusem jest to, że kiedy robicie bardzo jakieś intensywne jazdy i robicie jakieś sprinty, to jednak to trochę pracuje i sprawia wrażenie, że czujecie się trochę pewniej, natomiast z drugiej strony jak wsadzicie koło z oponą po prostu do rynny, to ono też ma pewien zakres ruchu, więc tutaj te różnice nie są w tym przypadku jakoś rewolucyjne. A jest to urządzenie bardzo, bardzo drogie, bo ono kosztuje praktycznie tyle co trenażer. W zasadzie jest droższe od jednego z trenażerów i chyba jest prawie w cenie tego droższego. Jest to bardzo, bardzo drogi gadżet. Jeszcze z akcesoriów pozostaje nam mata. Mata, czyli zdaniem wielu rzecz obowiązkowa. No, mata nie tylko chroni waszą podłogę przed potem, który oczywiście leje się strumieniami podczas treningu na trenażerze, ale też mata po pierwsze chroni podłogę przed jakimiś odkształceniami od trenażera czy od podpórki pod przednie koło. Plus chroni wam tę podłogę, kiedy schodzicie na przykład z roweru w pedałach z blokami, bo co by tu nie mówić, moja mata po tych 2 miesiącach czy 3 jazdy jest w zasadzie już mocno pocięta, łącznie z tym, że są w niej dziury do prawie że na wylot od bloków MTB. Kiedy się schodziło z roweru i człowiek wykręcał nogę na macie, to jednak tam się po prostu mata zużywała, więc to pokazuje, co mogło się stać z podłogą. No i oczywiście mata jest bardzo ważna, ponieważ wygłusza, czyli minimalizuje wibracje pochodzące od samego trenażera i też dodatkowo wygłusza dźwięki, więc jest dość ważną rzeczą, aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że wiele osób sobie radzi z trenażerem, kładąc na przykład pod spód takie maty siłowniane czy maty fitness. Są takie maty do zbudowania sobie podłogi pod sprzęty do ćwiczeń. To też może się sprawdzać, aczkolwiek tam czasami trzeba zwrócić uwagę na to, że one się nie będą ruszały. Ta mata jest tak skonstruowana, że jest antypoślizgowa z jednej i z drugiej strony, czyli ona się nie przesuwa po podłodze, sprzęt się nie przesuwa po niej, no i też wam jest dość łatwo schodzić z
roweru. Akurat tutaj kolor czerwony niespecjalnie mi się podobał, ale taki był. No i na co muszę zwrócić uwagę, to faktycznie po niecałych 3 miesiącach mata ma już dziury od bloków, więc nie wiem, czy to specjalnie dobrze rokuje, jeżeli chodzi o jej wytrzymałość. Reasumując, nie zostanę po tym teście fanatykiem trenażerów i nie zagoszczą one u mnie na dłużej i nie będzie tak, że zacznę na nich ciągle jeździć czy na Zwifcie. Aczkolwiek przyznaję, że każde z tych urządzeń sprawdziło się dobrze tak naprawdę podczas tego testu, czyli każde z nich było bardzo proste do instalacji, proste do obsługi. Z zupełności spokoju dawała sobie z nimi radę nawet Kasia, nie znając instrukcji i nie znając tego typu urządzeń wcześniej, czyli osoba, która dopiero zaczyna przygodę z tego typu urządzeniami, radziła sobie bez problemu, również z instalacją roweru na trenażerze, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Po złożeniu nie zajmują dużo miejsca, z zastrzeżeniem tej windy, która jest trochę kłopotliwa, bo nie wiadomo, co z nią zrobić. O ile wiatrak jest takim po prostu małym prostokątem, trenażer się składa na płasko, można go gdzieś schować, no to winda jest takim trochę... No, winda wygląda w zasadzie najbardziej przypomina klasyczny wiatrak, taki wiecie, do chłodzenia się w ciepły dzień. I też winda z całego tego zestawu jest tym elementem, który bym chyba wybrał na końcu. Bo już tak reasumując, jeżeli chodzi o trenażery, to one bardzo dobrze się sprawdziły, jeżeli chodzi o jazdę w bloku. I to nawet nie tylko ze względu na sąsiadów, ale zakładając taki trening od 150 do 250 watów i podejrzewam, że dla większości osób do takiej długotrwałej jazdy to będą takie najbardziej popularne wartości. To nie tylko nie przeszkadzają sąsiadom, ale nawet da się wytrzymać nie tyle w tym mieszkaniu, co po prostu nawet spokojnie w tym samym pomieszczeniu nawet można by wytrzymać. Jest to po prostu lekki szum generowany głównie przez wiatrak. Jakby nie było wiatraka, to w zasadzie słychać po prostu kręcący się napęd w rowerze i żadnych większych hałasów. Dopiero kiedy te waty rosną, w przypadku Suito zaczyna być słychać takie lekkie wycie z trenażera i to jest trochę bardziej denerwujące. Jeżeli chodzi o te trenażery, jeżeli myślałbym o tym, żeby trenować na trenażerze naprawdę całą zimę i przez kilka sezonów, to pewnie bym dopłacił do tego modelu droższego, bo jest po prostu wygodniejszy w obsłudze, bardziej precyzyjny, bardziej naturalnie odzwierciedla tą jazdę na rowerze, chociaż też nie robi tego idealnie i po prostu sprawia wrażenie bardziej solidnego. Jeżeli chodziłoby mi urządzenie do jazdy od czasu do czasu i nie chciałbym wydawać na to aż tak dużych pieniędzy, to pewnie wtedy bym wybrał ten model tańszy, zakładając, że nie znalazłem czegoś z konkurencji, bo tutaj w przypadku tego modelu dla mnie największą wadą, która gdzieś mi wisi z tyłu głowy, są opinie w internecie o tym, że zdarzają się z nim różne przygody. Podobno z reklamacjami nie ma większego problemu, ale fakt jest faktem, trochę tych zgłoszonych usterek na ten tańszy model jest, no i najbardziej przeszkadza w nim to, że jest głośniejszy, że jest mniej realistyczny, że ewidentnie ma mniej precyzyjne pomiary kadencji, czy po prostu mocy. Jeżeli chodzi o windę, ona działała super, natomiast dla mnie jest totalnym gadżetem. Naprawdę, nawet jeżeli wyobrażę sobie, że ja wymagam trochę więcej od trenażerów i od tego środowiska, to i tak chyba wolałbym mieć po prostu podkładkę pod koło, bo jest to już dla mnie po prostu zbyt drogie urządzenie jak na ilość funkcji, które oferuje i nie wiem, to już jest coś takiego dla kogoś, kto ma dwa rowery, jeden rower jest na stałe wpięty do trenażera i do windy i też zastanawiam się, czy wtedy bym w ogóle nie kupił takiego całego roweru treningowego. Elite też ma coś takiego w ofercie, bo to już jest naprawdę bardzo, bardzo duża kasa, a jest to jednak mniej wygodne przy demontażu. Ja nie czuję aż takich plusów z tego, natomiast bardzo, bardzo mi się spodobał wiatrak w tym zestawie, bo znaczy w ogóle bez wiatraka nie wyobrażam sobie jazdy na trenażerze. Nawet śmiem twierdzić, że bez wiatraka interaktywnego w dzisiejszych czasach wolałbym nie próbować, mając do niego dostęp, bo jest to naprawdę urządzenie, które robi ogromną różnicę. Ten wiatrak jest spoko ze względu na to, że jest niski, ma te filtry węglowe i faktycznie pozwala bardzo fajnie go ustawić, jeżeli chodzi na to, o to, z której strony ma nam wiać. I też ułatwia to życie osobom na różnych rowerach i o różnym wzroście, co ma jakieś tam znaczenie, no bo możemy bardzo precyzyjnie sterować, z którego miejsca on ma wiać i pod jakim kątem. To urządzenie jak najbardziej na plus, ale tutaj trzeba sobie zastrzec, że jest najgłośniejszym w całym zestawie, co dla kogoś może być zaskakujące, chociaż jak się dobrze zastanowić, to pewnie nie, więc tyle jeżeli chodzi o test trenażerów Elita, test całego trenażero-treningowego środowiska Elita. W sumie uważam, że akurat Kasi się to bardzo przydało i ja nie ukrywam, że tam sam też z przyjemnością sobie odświeżyłem to, jak wyglądają teraz aplikacje treningowe, co się dzieje na Zwifcie na przykład, więc było to jakieś tam doświadczenie, zwłaszcza, że na początku grudnia zima przyszła naprawdę sroga. Niemniej jednak dalej, jak tylko mogę, to zostaję przy jeździe na zewnątrz i nie jest to mój świat, się do niego nie przekonam i nie ukrywam, że dla mnie najfajniejsze w całej tej przygodzie są takie treningi do 40 minut intensywne w jakichś planach treningowych, interwały. Powyżej 40 minut, godziny jest mi już naprawdę bardzo, bardzo trudno psychicznie wytrzymać na trenażerze, więc do takich akcji się to czasem sprawdza, jest to nawet całkiem fajne, no ale z mojej strony
tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych konkretnych urządzeń, trenażerów, wiatraka, maty, risera, windy, piszcie. Coś jeszcze uzupełnię, coś jeszcze napiszę, a póki co kończę i zbieram się pojeździć na rowerze na zewnątrz. No może nie dzisiaj, ale już to jest jeden z, to jest na pewno ostatni odcinek indoorowy, a myślę, że jest to też już jeden z ostatnich odcinków takich zimowych w tym sezonie. Dzięki za uwagę. Hej!